dobry, witam serdecznie babcie nasze kochane i dziadków oraz rodziców. Zapraszam na przedstawienie poszukiwaczy, którzy ćwiczyli przez 2 tygodnie. A chcielibyśmy parę słów przeczytać z panią Izabelą. A babcia i dziadek są dla większości wnuków ważnymi osobami w ich życiu. To często im wolimy się zwierzyć i powierzyć swoje sekrety. To właśnie oni słuchają swoich wnucząt jak nikt inny. To właśnie oni opowiadają ciekawe historie na dobranoc, które tkwią w naszej pamięci do lat dorosłych. I to oni rozpieszczają swoje wnuki, dając z siebie jak najwięcej. To ich serce przepełnione jest bezgraniczną miłością i to oni przymykają oko na wybryki swoich wnucząt. Dlatego też przychodzi taki dzień, kiedy szczególnie chcemy im podziękować. 21 i 22 stycznia to magiczne daty. I to wtedy w przedszkolach dzieją się czary, bo każdy przedszkolak chce pokazać swojej babci i swojemu dziadkowi, jak bardzo ich kocha. Serdecznie gości tu zebranych, babunie i dziadków naszych ukochanych. My wam pokażemy, co tu potrafimy, a wy nam wybaczcie, gdy się pomylimy. O tym ważnym zwierzęciu pamiętamy i samotnym gościu widowisko damy. Bravo.
długo żyła, a ja będę o tobie zawsze pamiętać. Co to za zagadka? To po prostu święto dziadka. A my mamy święto dziadka i życzymy jemu tak. Bądź dziadusiu uśmiechnięty, choćby nawet i 100 lat. Brawo! Dziś rano zdecydowałyśmy pokazać Państwu coś. Wczoraj rozmawialiśmy o święcie babci i dziadka i nagrałyśmy dzieci, więc chcemy Wam... Prosimy o ciszę. Troszeczkę jest cicho nagrane, ale chciałybyśmy się z Wami podzielić, za co poszukiwacze, za co Wasi wnukowie kochają babcie i dziadka. Miłoszku, za co kochasz swoją babcię? Dajecie dla swoich wnuków.
za miłość, czas, poświęcenie, za wyrozumiałość, za to, że ich tak rozpieszczacie, a, no i za to, że jesteście po prostu dla nich. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję. Dobrze.